Krystyna Juckiewicz, witam Państwa w Pądrzanach, w rejonie święciańskim. Miejscowość, którą odwiedzamy, charakteryzują piękno natury, uporządkowane gospodarstwa i kaplica rodowa generała Daniela Konarzewskiego, którą wspólnie odwiedzimy. Zapraszam do środka. Trzecia niedziela Adwentu. W Ewangelii świętego Łukasza szczególnie zaakcentowana jest chrześcijańska radość, płynąca z odkupienia, bliskości Boga, miłości Chrystusa, która nie odrzuca żadnego człowieka, ale pochyla się szczególnie na tym, co słabe, wzgardzone przed ludźmi. Przyjście Pana jest bliskie. Wspomnieliśmy w Adwencie o nauczaniu świętego Jana Chrzciciela w różnych grup ludzi, którzy przychodzili nad Jordan, żeby słuchać jego nauczania i przyjmować chrzest pokuty, wyznając swoje grzechy i podejmując dobre postanowienia. My także powinniśmy sobie przypomnieć, że postanowienia poprawy za dodoczynienia należą do warunków sakramentu pojednania. Jeśli się nie będziemy gotowi do ich spełnienia, to sami zamykamy się przed odpuszczeniem grzechów w rozgrzeszeniu kaplańskim. Poprzednik Chrystusa w pokorze określa także swoje posłuszeństwo jako przygotowanie dróg komuś, kto nieskończenie przewyższa. Jest tylko sługą tego, który będzie czcić Duchem Świętym i ogniem. On przyjdzie z pomocą, ale jak uczył prorok, nie trzeba się go obawiać, lecz z nadzieją przygotować się na jego przyjście. On pełen mocy przyniesie zbawienie, odnowi miłość i radość swojego ludu. Prośmy gorąco o dobre przeżycia tych świętych dni, byśmy wykorzystali jak najwięcej możliwości czynienia dobrze, sprawiania innym radości, by Chrystus mógł do nas przyjść i przez nas dzielić się swoim światem, swoją boską radością. Amen. Majątek w Pądrzanach był własnością generała Daniela Konarzewskiego, uczestnika czterech wojen. Niezwykle ciekawa postać. Absolwent Akademii Wojskowej w Petersburgu. To on formował polskie jednostki wojskowe w Rosji w czasie I wojny światowej. W II RP piastował urząd pierwszego wiceministra spraw wojskowych. O historii rodu i budowie tej kaplicy rozmawiam z parafianką panią Lucją Majewską. Jesteśmy w kaplicy, budowa której rozpoczęła się w roku 1935. Ciekawa jestem, czym się kierował, czy pobudkami natury religijnej, czy bardziej osobistej. Może więcej pobudek osobistych, jak i religijnych. Osobistych w tym, dlatego że to był bardzo piękny jego dwórek. Dwórek letni, gdzie on ich tutaj uwielbiał. Uwielbiał nie tylko w ogóle swoją rodzinę, która doprawdy była bardzo dobra, ale ludzi i przyrody. A przyroda jest już bardzo, bardzo przepiękna. I powiedział, ja już o tym wiem, bo to mama opowiadała, i ludzie też starszego pokolenia, że był przewieziony armatą przez Wilię, a w Balingródku na cmentarzu, a później, gdy się to skończyła ta budowa, był przywieziony tutaj. Pierwsze szczątki legły jego żony z rodziny Kwintów, później córeczki, później brata, bratowej, a później on sam. Czcimy, dlatego że to jest krzepił swoim życiem, swoją dobrocią, tutaj ta polskość, ta, która teraz pozostała, bo ludzie pamiętają jego dobroć, pamiętają, gdy
spotykał dzieci, to dawał jakieś słodycze, jakieś cukierki. I może ta przyroda, ta polszczyzna nas tutaj też zjednoczyła. Dlatego, że pierwsza msza była tutaj odprawiona w takim smutnym takim nastroju, dlatego, że to nie było odbudowane, że to było bardzo ciężko w 2007 roku. A później odbudowana została, dostała, teraz taka jest piękna i każdy rok my tutaj bywamy, odprywają się msze święte i ta pamięć o generale i nas też, jak powiedzieć, wzbudza do tego patriotyzmu, chcę powiedzieć, do tej polskości, do tej przyrody, no i dobroci. O tym właśnie świadczy zaangażowanie lokalnej wspólnoty, która przepięknie uporządkowała kaplicę i teren. Tak, dlatego, że pomagają nie tylko ludzie, ale nasze. Gmina Magońska, gdzie przy tym też tutaj byłam starostyną gminy Magońskiej, też to wszystko było uporządkowane i dla mnie, jak i teraz, i przy tym te zakątki tej polskości my musimy dbać, bo jeżeli nie będziemy dbać i nie będziemy pamiętać, to i zginie nasza, w ogóle patriotyzm, nasz naród. Chcę to powiedzieć osobiście sama, bo to trzeba o tym dbać. A w okresie liturgicznym, czy wierni gromadzą się tutaj na mszach świętych, modlitwach, nabożeństwach? W roku, gdy odbyła się pierwsza msza, to było 11 listopada 2007 roku, gdzie dużo się zebrało ludzi i od tego czasu odprawujemy msze święte. I tak każdy rok, na 11 listopada, na Dzień Konstytucji i także, gdy jest taka zbiórkowa msza święta, za mieszkańców żywych, jak i zmarłych, wsi Magun, Płużan, Czerny, Szaszkini. I tu się odbywa msza święta. I także u nas tutaj jest kółko różańcowe. I latem, gdy przed tym, to do późnej jesieni, do lata, przychodziliśmy tutaj modlić się od różaniec. I gdy śpiewamy, serdeczna matka, tu jest taka akustyka, jest doprawdy nie do powiedzenia, to jakby te ludzie naprawdę nie tylko się modlą, ale oni zachwycają się to, no, tym śpiewem, tą modlitwą, no, tą wiarą. To trzeba to zobaczyć, bo gdyż, jeżeli jeszcze wyjdziesz tutaj za te drzwi i widzisz ta przyroda, to słońce, to naprawdę człowiek się robi dobry. Naprawdę i ta dobroć na pewno chce odejść drugim. To trzeba zobaczyć, na pewno w drugim razie to zobaczymy. Dziękuję za rozmowę. Oby pamięć o tych niezwykłych osobistościach związanych z Wileńszczyzną nie zanikła wśród młodego pokolenia. To tyle w programie na dziś. Do zobaczenia za tydzień.